Okej. Okay. I ciekawostki. Dokładnie, czyli tak jakby ubieramy to w jakieś takie jedno słowo, nie? Melduję się z Wrocławia, bo jesteśmy w trasie w Poznaniu i niedaleko w Poznaniu będziemy robić warsztaty z TikToka dla dzieciaków, więc będzie całkiem fajnie. Dam wam znać, jak tam było. No jak macie jakieś pytania, to teraz jest czas. Właśnie jestem na wykończeniu tworzenia kolejnych warsztatów z TikToka, które będą prawdopodobnie w połowie lipca. Jakiś 17, 19, 21. Zaczynamy już od jednej osoby, więc po prostu im więcej osób się będzie zapisywało, tym będzie taniej. Więc... Patrz na to. To się nie dzieje, to się nie dzieje. Patrz go. I to jest niesamowite. Dany zobaczył moje stories. 5 minut później przebijamy sobie pionę, gdzie normalnie żyjemy od siebie jakieś 200 ponad kilometrów. To jest potęga social mediów i to jest potęga natychmiastowej implementacji. Człowiek się nie zastanawiał, przyjechał, przebił pionę, pogadaliśmy o naszych biznesach. No i zajebiście, i lecimy dalej, więc lecę dalej na Poznań, będę dawał znać, jak to, co tam słychać, także... Pozdrawiam Cię, Dany, i piąteczka. Takie mam, bo takie też zaczęło coś ostatnio tam notować, jak one mają regulowaną w ogóle wydajność, mają regulowaną. Siemanko, pozdrawiam z Poznania, gdzie przygotowuję się na warsztaty. Taka lekka kawka, właśnie zeszycik, powtarzanie sobie wszystkich rzeczy, które chcemy przekonać. A czasami też jest tak, że podają pomysły podczas, nie wiem, na przykład jesteśmy w sklepie, w toalecie, pod prysznicem i dobrze jednak jest mieć ten zeszyt, bo przychodzą Ci kolejne rzeczy do głowy, które wcześniej na wcześniejszych warsztatach nie robiłeś, co może ulepszyć to, nie? Bo tu chodzi o to też, żeby nie tylko zrobić dobre wrażenie, ale żeby też był fajny efekt. Więc mam nadzieję, że tu będzie fajne mięsko, a przy okazji jakaś tam kawka, żeby mieć miejsce w ogóle w tym sklepie, żeby sobie na spokojnie posiedzieć, bo mógłbym sobie posiedzieć w samochodzie, no ale po co, że jesteśmy w trasie i możemy sobie walnąć espresso. Bardzo dobre. Także to tyle tak naprawdę z mojej strony. Taki mikrovlog się z tego powoli robi. Dajcie znać, czy tam się podoba. Ja lecę dalej i widzimy się już, myślę, troszkę na warsztatach, bo myślę, że jakieś tam urywki z warsztatów będą, także widzimy się. Max, mam Shadowbana, pomóż mi! A zastosowałeś się do wszystkich porad z kursu? A dbasz o audio wideo? A dbasz o swoją społeczność? Tak jak mówiłyście wcześniej, co tam było? Co żarło? Co ludzie lubią? Dramy? Dramy. Okej? Okay. Proszę. Story time. Story time. Fun fact, na warsztatach są same dziewczyny, więc ambitne. Robią fajne edity. No ale też myślę, że sporo rzeczy się dowiedziały. Będziemy zaraz mówić też o hejcie. A potem będziemy robić Q&A oraz konkurs na najlepszego TikToka. Już jesteśmy po warsztatach, jeszcze zdecydowałem się, że przyjdę sobie tutaj na to piękne jeziorko, żeby troszkę odpocząć, bo dużo się jeździ, troszkę się gada, bawi się i tak dalej, a teraz jest trochę czas, żeby wychillować. Bardzo fajna grupa. Też ciekawe, jak ludzie zaczynają z social mediami, na obozie social media, więc to jest dopiero jazda. Zaraz będziemy mieć powrót do domu, jakieś 5 godzin do Krakowa, ale się cieszę, super się udało. Więc co? Zajebiście jest. Właśnie o to mi też trochę chodziło, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym. A tak naprawdę przyjemne by było po prostu robienie warsztatów, bo pożyteczne jest bycie w naturze. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale taka jest prawda. Brak mi słów trochę, bo jakby ktoś powiedział, że jakieś, nie wiem, 2-3 lata temu, 4-5 lat temu, jak jeszcze byłem w Finlandii i czułem się mega samotnie i sprzątałem hangary i powiedział, że będę robił warsztaty z TikToka i świetnie się przy tym bawił, to powiedziałbym, że okej, okay, pokaż mi to, uwierzę. Trochę się wzruszyłem. Kurde, no zajebiście jest. Ostatnia przerwa
przed Krakowem, bo już wracam i miałem straszną zamułę i mówię, kurde, już nie mogę tak na autostradzie jechać, wiesz, 140 z taką zamułą, więc zatrzymałem się tutaj na Śląsku, pozdrawiam Śląsk. Drzemłem się jakieś 5 minut, teraz idę sobie na spacer, jem sobie jabłko, bo podobno pobudzę. No i wracam do samochodu. Jeszcze jakieś 100 km przede mną to jest nic, ale sobie też samochodzik trochę odpocznie, no bo mówimy o Fordzie, który ma prawie 20 lat, a nie o jakimś, wiesz, Ferrari, które jest z tego roku, no ale wszystko w swoim czasie. Także lekki spacer. Śląskie powietrze zawsze dobrze działa. No i potem już do domu spać i odpoczywać. A przy okazji, też fajna rzecz, w trakcie jazdy też słuchałem sobie swoich warsztatów i od razu myślałem, ok, co tu mogę poprawić, co jeszcze nie dopowiedziałem, co można więcej. Więc to jest też od razu takie implementowanie, zapisywanie, notowanie, co można zrobić lepiej. No bo tych warsztatów teraz będzie w tym roku sporo. Więc też taka ciekawa sprawa, nie? Wykorzystujesz też ten czas w trakcie jazdy optymalnie. Więc spoko. Miłego wieczoru, dnia, kiedykolwiek to oglądasz. Ja ci życzę zajebistego dnia. Cześć. Check the mic and make sure it sound right, boys.